przybyłem tutaj, żeby zobaczyć młode pokolenie i przekazać to, o czym nasze pokolenie walczyło i chcę, ażeby realizowało się to również u was. Słychać, tak? Więc tym tematem związanym z ideą pokonania barier jest wielki pokój. Ja osobiście przeżyłem te zjawiska, które wstrząsnęły światem w najpotężniejszy sposób. Nawet do tego stopnia brałem w tym udział, że również mam na sumieniu, że w tym dokonałem czynu, który sam potępiam, ale było to związane z faktem, że była to wojna i musiałem strzelać do ludzi w obronie naszej ojczyzny. I dlatego twierdzę, że największą sprawą dla ludzkości jest pokój, doprowadzenie do pełnego pokoju i udało nam się bardzo daleko posunąć tą naszą ideę. Za czasów mojego dzieciństwa uczyłem się tego, że w Wielkopolsce król polski, cesarz niemiecko-rzymski i przedstawiciel papieża postanowili stworzyć zjednoczoną Europę. Ale to było 1000 lat temu. I obserwując, co się wyrabiało w czasach mojego dzieciństwa i młodości, wprost nie wierzyłem, że coś takiego się zdarzy, a niemniej zdarzyło się. Została stworzona zjednoczona Europa. Nie jest to pokój już absolutny, ale jest tym próbą, która może się udać. I od młodego pokolenia, od was zależy, żeby ta próba się udała. Żeby nie zaprzeczono temu na skutek jakichś przypadków, a przede wszystkim te przypadki to są to, że nie cała kula ziemska jest świadoma tej wielkiej wartości. I ten pokój na świecie nie jest jeszcze zagwarantowany. Ja robiłem sobie zdjęcia na tych wieżowcach w Nowym Jorku i do głowy mi nie przyszło, że ktoś może zburzyć to, poświęcając swoje życie, a niemniej doszło do tego i dalej wojny trwają, a jednocześnie niebezpieczeństwo, że w ręku ludzi, nawet niewielkiej, powiedzmy, ilości, jakieś małe narody nawet osiągnęły poziom techniki do tego stopnia, że posiadają już możliwości, że bez tłumów, bez wielkich frontów mogą dokonać zniszczeń na kuli ziemskiej. Kuli ziemskiej zagraża to jeszcze w dalszym ciągu. Obserwujemy się, co chwilę wybuchają konflikty, które mogą skończyć się dramatem i zagładą dla wielkich terenów albo całej kuli ziemskiej. Stąd też idea pokoju jest rzeczą najważniejszą. I tu chcę powiedzieć o przełamaniu koniecznie takiej bariery, jakim jest to, że w Polsce ucierpieliśmy wiele, sami wyrządzaliśmy również wiele cierpień naszym braciom i sąsiadom. I szczególnie teraz, kiedy zjednoczona Europa z jednej strony, a z drugiej strony potężne Chiny, niewiadome jeszcze Indie, Afryka cała, jeszcze jest nie zagwarantowanym już sojusznikiem tego wielkiej idei pokoju. I w tej sytuacji wydaje mi się, że tu jest w Polsce bariera, bardzo ważna bariera i mamy szansę ją pokonać. Mianowicie jeszcze moi przodkowie, ludzie, którzy pamiętają lata wojny w XX wieku i straszliwych cierpień, które ponieśli Polacy z różnych stron, między innymi od naszych braci, których język jest nam bliski, to są ci, którzy powinni być najbliżsi nam, Słowianie, nasi wschodni. Ja mam możliwość, powiedzmy, jak gdyby pokonania
tego, co tkwi wiele moich rówieśników, którzy nie, to jest ci Rosjanie, to najgorzej, to są to samo co hitlerowcy, to nienawidzą. I ta nienawiść rozwijała się. Mój brat zamordowany w Katyniu, część rodziny wymordowana na Syberii. Ale to wszystko to jest zło, a nie naród. I naszą ideą musi być miłość do naszego narodu. Udało nam się pokonać to, że przyjaźnimy się z Niemcami. Przyjaźnimy się z ludźmi, którzy byli też najeźdźcami. Wiele cierpień ponieśliśmy od nich, ale zrozumieliśmy. Skończyła się w pewnej chwili 4000 lat trwająca wojna w opanowanie nad światem. I ta wojna ma szansę się w ogóle zakończyć. A jednocześnie trzeba sobie powiedzieć, że barierą, którą trzeba pokonać, to właśnie nasz stosunek do naszych braci wschodnich. Bo z naszymi zachodnimi już żeśmy uspokojeni. Oni już się pogodzili z tym faktem i nie mają zamiaru ani zajmować Wrocławia, ani Gdańska. Nie chcą wznawiać już to w sposób oficjalny to dokonali. Ale jeszcze na wschodzie nie mamy tego oficjalnie dokonanego. My cierpimy, ponieważ jak gdyby nie zdajemy sobie sprawy, że kiedy po najeździe mongolskim wyludniono tereny naszych braci wschodnich, najpierw ci Mongołowie sięgnęli nawet po Kraków, nie zajęli tylko Wawelu. Chcieli podbić całą Europę. Zostali pokonani, właściwie nie zupełnie pokonani, bo oni wygrali bitwę pod Legnicą. Ale takie ponieśli zniszczenia i klęskę w sensie ludności ich najazdu, że cofali się dalej na wschód i dalej umożliwili, że nasi bracia zaczęli jeszcze jakoś egzystować. Nie dali się wszyscy wywieźć w niewolę mongolską. Na skutek prawdopodobnie wewnętrznych układów Mongołowie pokłócili się ze swoimi sojusznikami, którzy nie byli Mongołami, z Tatarami. Tatarzy przyłączyli się do idei islamu. Mongołowie zaczęli się kłócić i rozpadło się to, a Polacy w pewnej chwili skorzystali, taka mała Litwa, Polska słaba, bo to nie była Polska Chrobrego, tylko Polska Kazimierza Wielkiego, który nie miał Wrocławia, nie miał Śląska, nie miał zachodniego Pomorza, ale wykorzystał ten moment i zajął ogromne tereny naszych braci wschodnich. I toczyła się sprawa, że teraz wspominamy o Katyniu, o klęsce, o tu nienawiści, o carach, którzy chcieli nas zniweczyć z naszą kulturą polską. Ale pamiętajmy, że w latach 1600, w tych latach Polacy, szlachta polska, nie król, nie wojska królewskie, wymordowały w ciągu od 1606 do 1625 wymordowały 1/4 Rosjan. I oni nazywają to wielką smutą. My wspominamy nasze, prawda, carskie gnębienia, a oni wspominają wielką smutę i wyparcie Rosjan z Moskwy, Polaków z Moskwy. I w związku z tym, ale najpierw zajęliśmy ogromne terytoria i oni chcieli być z nami, braćmi, ale nie, szlachta, egoizm szlachecki, chęć panowania, zamieniania na niewolników, którzy mieli pracować, doprowadził do tego, że odrodzili swoje siły. Wykorzystali różne okoliczności, jak najazd Szwedów na Polskę, jak różne kłótnie właśnie wewnątrz naszego narodu i zagarnęli nas. Podzielili się z Niemcami. Mieli już tradycję, że Niemcy będą ich sojusznikami, a nie Polacy, którzy powinni być bliskimi nimi. Ale dlatego też, że my takiego Chmielnickiego i innych potępiamy. To tam ich należało pobić, wyrżnąć do tego. Oni w pewnej chwili nie dali się. I nastąpiła sytuacja, jaka zastała nas już po wielkim
pokoju, jakim był śmierć Stalina i zniszczenie tego, tej chęci podboju całego świata, który nagle u nich zaistniał. I teraz, jeżeli my zrozumiemy, że miłość bliźnich, miłość naszych przyjaciół wschodnich, to jest gwarancja pokoju, ponieważ ten pokój nie jest jeszcze całkiem pewny. Zjednoczona Europa, owszem, ale to nie jest jeszcze wszystko. Są jeszcze narody, które tyle ucierpiały od Europejczyków, że jeszcze w nich jest ta chęć nienawiści i odegrania się. To, czego już zachodnia Europa w jakiś sposób pokonała, tą chęć takiego, powiedzmy, no, odwetu czy wykorzystania innych. Są to nasi bracia i tutaj stoimy przed tą barierą. Jeżeli pokonamy barierę, którą moi krewni jeszcze, nie no, Rosjanie to tam, to wrócimy do Lwowa, wrócimy tam do Mińska, to są przecież nasze miasta. W pewnej chwili musimy sobie zdać sprawę z tego. Była największa wojna świata. Doprowadziliśmy do tego marzenia z Wielkopolski 1000 lat temu, tworząc Zjednoczoną Europę. I teraz stoimy przed tym zadaniem. Pokonanie, zrezygnowanie z naszych tam cierpień, zostawienie to w historii, tak jak oni zostawiają w historii to, co myśmy wyrabiali na Ukrainie, kiedy oni się buntowali, bo nie byli w stanie wznieść szlachciców, magnatów polskich, którzy był małym Dorobkiewiczem pod Krakowem, a tam zagarniał tereny ukraińskie, stawał się wielkim bogaczem. I to jest ta bariera, którą jeszcze uczuwam u starszego pokolenia, jak jeszcze rozmawiam z nimi, to przecież to Lwów, my musimy to odzyskać, a tam Rosjanie, to oni nie, co oni tu się pchają. Stało się tak, na Bugu i Sanie zaistniała bariera, która ze strony naszych braci wschodnich już nie chce być, rozszerzana. Oni odebrali swoje tereny. I jeżeli my Polacy potrafimy się zdobyć na to, żeby również pamiętać, co myśmy wyrabiali, jakie krzywdy wyrządziliśmy i bądźmy przyjaciółmi, obalmy barierę na Bugu i Sanie. Oni tego oczekują. Jest ten moment, który właśnie teraz nastąpił. Coraz większe zbliżenie może nastąpić. I pamiętajmy, żeby tym naszym starszym pokoleniom, które jeszcze dalej, to jak ja rozmawiam, tu mówię do was, do młodego pokolenia i czuję, że to jesteście w stanie odczuć i zrozumieć. Jak rozmawiam z moimi kolegami z mojej epoki, to jeszcze w wielu spotykam się, ach, niech tylko by się nastąpiło, to jeszcze nawet będziemy Chińczykom pomagali, żeby odbić. Więc to jest ta bariera, którą dla dobra pokoju powinniśmy pokonać. I nawołuję do tego, ażeby wasze pokolenie już szło tą drogą i zbliżyło się i zaprzyjaźniło w imię tego wielkiego pokoju na świecie.